czołowych snajperów drużyny i z Torunia, i z Czekamy na Klepierz, Czerba. gwizdek arbitra w tym spotkaniu. Już zawodnicy w żółto-niebieskich strojach, a więc gracze Elany Toruń zaczynają. Sokół Kleczew na zielono. Do dośrodkowania podąża Mateusz Szatkowski, jednak krótko. I strzał Witulskiego z dystansu obok słupka bramki Daniela Szczepankiewicza. No i to było pierwsze dobre uderzenie w kierunku bramki Sokoła przez gospodarzy. Akcją wychodzą goście w polu karnym już podopiecznie Adama Topolskiego. Dobre podanie i będzie szansa na 1-0. Znakomicie jednak interweniuje Przemysław Kryszak. Wykazał się niebywałym refleksem. Dobrze podawał Dębowski do kolegi. I mogło. Dobre teraz podanie w pole karne. Będzie szansa dla zawodników Kleczewa. A i teraz minął się z piłką cicho. No i gdyby on trafił, to pewnie skierowałby ją między słupki bramki bronionej przez Kryszaka. Tymczasem mam. Grzelak prawą stroną, dośrodkowanie i po raz trzeci chyba już w tym meczu z piłką mija się Łukasz Cichos. No poluje bardzo te dośrodkowanie. W bardzo wolnym tempie przebiega ta na razie część spotkania. Dobrze, zaraz zmiana podań, nie ma spalonego. Tomaszewski, będzie szansa, lewa noga i jest bramka dla Elany. Krystian Tomaszewski, 23. minuta spotkania, strzela 5. gola w tym sezonie dla toruńskiego klubu i daje prowadzenie gospodarzom 1-0. Jeśli myślę o pierwszym zwycięstwie w tym sezonie na stadionie w Toruniu. Teraz Kot próbują minąć gęsto ustawionych rywali. Na skrzydło jest dośrodkowanie, ale bardzo głębokie jest tu Tomaszewski. Jeszcze walczy piłkę. Tomaszewski będzie strzelał to, ale zablokowany został jeszcze do bitka i nad poprzeczką uderza Maciej Kot. No wyśmienita była to sytuacja dla Alany, aby podwyższyć na 2-0. Cóż, brak zimnej krwi u Macieja. No i czekamy na gwizdek arbitra, który wznowi kolejne 45 minut spotkania, po których jak na razie prowadzi toruńska Elana. Kolejna akcja graczy Kleczewa. Goiński do środka, Dębowski nie dobiega do piłki, dobrze powstrzymany przez Czajkowskiego, ale teraz błąd Kryszaka i dobitka, gol 1-1. Sokół Kleczew zdobywa bramkę wyrównującą już w 46. minucie spotkania. Fenomenalnie. No teraz kolejna próba Dębowskiego, ale tym razem już nie zawiódł. Przemysław Kryszak między słupkami. Dobrze. Będziesz tam na dośrodkowanie. Dobrze, głową zbija piłkę. Zawodnik Sokoła dośrodkowywał nie kto inny jak Mateusz Goiński. Szuka kolegów do środka, ale tam już zbyt gęsto i przecinają akcję rywale. Od razu kontra, podanie na lewą stronę, tutaj jest Dębowski. Dębowski szuka dośrodkowania, już wpada w pole karne. Dębowski, uderzenie, ale pomylił się przy tym strzale. Nie, jeszcze piłka obita. Podanie po ziemi, jest tutaj Tomaszewski, nie przyciął podania, jest szansa, Szatkowski biera pole karne, ależ teraz powstrzymany bardzo dobrze przez stopera zespołu z Kleczewa. Torunianie prowadzą kolejną akcję, ale przerwaną. Dębowski teraz rusza z kontrą, gracze Sokoła, dobrze, nie jest cicho, z uderzenie i obok słupka strzela teraz zawodnik z numer 9. No, niesamowitego pecha ma dzisiaj Łukasz Cicho ze swoimi akcjami. Nie może jakoś celnie trafić do siatki. No i już chyba lepszej okazji w tym meczu może nie mieć. Reformę. Dośrodkowanie Sokoła. Piłka wita poza pole karne. Teraz strzał z dystansu. Nie ma spalonego. Będzie szansa na drugą bramkę dla Sokoła. Ale dobrze, Przemysław Kryszak intuicyjnie interweniuje w tej sytuacji. Będzie egzekwował. Zobaczmy. Kowalczuk. Jednak uderzenie, Kowalczuk. I dobrze wybija piłkę nad poprzeczką Przemysław Kryszak. Do Majchrzaka, Czajkowski teraz dośrodkowanie, jest tam dwóch zawodników, Makowiecki do tyłu, Kot obił gdzieś tam jeszcze jednego zawodników. Mamy odrzutu rożnego, Dębowski, krótko do Grzelaka, Dębowski jeszcze raz rzuca piłkę, zamieszanie, głową bija gracz, ale wcześniej spalony, a i mogło być już 2-1 dla Sokoła Kleczew, naprawdę. Gdyby nie spalony, zobaczmy jeszcze raz powtórce, no faktycznie gdzieś tam zaspał zawodnik Sokoła.
wybić piłkę, jeżeli jeszcze myślą o zwycięzcę Torunianie. Dobre, długie wykopnięcie. Ma problem z podaniem piłki, jest szansa, trzech podbiega do piłki. Majchrzak, gol! Marcin Majchrzak zdobywa bramkę na zwycięstwo dla Elany. W ostatnich minutach spotkania znakomite wykopnięcie piłki Przemysława Kryszaka. Błąd obrońców Sokoła Kleszew wykorzystuje rodowity cichocinianin Marcin Majchrzak i on daje zwycięstwo Elanie prawdopodobnie w tym meczu, strzelając drugą bramkę dla swojej drużyny. Ależ radość teraz na trybunach w Toruniu. Jeszcze nie ma końca spotkania, ale to już są ostatnie minuty, ostatnie sekundy tego meczu. W tym samym Toruniu mają szansę zachować 3 punkty. Zobaczmy jeszcze raz tą akcję. No, trzech dobiegał do piłki, ale to Marcin Majchrzak zachował dość zimnej krwi, aby trafić do bramki rywala. No i jeszcze jedna próba na kontrę. Majchrzak ma Makowieckiego, do niego wlanie. Makowiecki biegnie, pole karne, uderzenie, ależ końcówką ręki dosłownie złapał piłkę przy wymowie Szczepankiewicz i mamy kończący gwizdek arbitra mecz. 2-1, Elana Toruń pokonuje Sokół Kleczew niespodziewanie. W ostatnim minucie daje zwycięstwo Marcin Majchrzak toruńskiemu zespołowi. Wcześniej się zdarza, że sytuacja są bardzo dobre w 20 minucie, a szczególnie tą jedną, gdzie cicho z Kruszewców wychodzi sam na sam, powinien się pytać obecnego bramkarza.